Oblicz granicę lewostronną przy x zmierzającym do 1 z funkcji 2 minus x kwadrat przez minus x kwadrat plus 5x minus 4. Przepiszmy naszą granicę. Mamy limes przy x zmierzającym do 1 z lewej strony 2 minus x kwadrat przez minus x kwadrat plus 5x minus 4. Zaczniemy od podstawienia. Od x 1. Dostaniemy 2 minus 1 do kwadratu, minus 1 do kwadratu, plus 5 razy 1 i minus 4. W liczniku dostaniemy 2 minus 1, czyli 1. W mianowniku mamy minus 1 plus 5. I minus 4, co nam daje 1 przez 0. Ponieważ w mianowniku pojawiło się 0, dajemy to w kwadratowy nawias. Ponieważ w liczniku mamy stałą liczbę, a mianownik zbliża nam się do 0, to dostaniemy w wyniku nieskończoność lub minus nieskończoność. Musimy określić, jakie jest to 0, czyli zbliżamy, czy zbliżamy się do zera po wartościach dodatnich, czy po wartościach ujemnych. W tym celu naszkicujemy wykres funkcji zmianownika. Aby naszkicować wykres tej funkcji, poszukajmy miejsc zerowych, czyli przyrównujemy mianownik do zera. Jedno miejsce zerowe już znamy. Bo podstawiając jedynkę do mianownika otrzymaliśmy w mianowniku 0. Stąd widzimy, że jedynka jest jednym z miejsc zerowych funkcji z mianownika. Nazwijmy ją x1. Musimy jeszcze znaleźć drugie miejsce zerowe. Możemy wykorzystać do tego wzory Wieta. Ja wybiorę wzór x1 razy x2, to jest c przez a. A, b i c są to współczynniki funkcji kwadratowej, czyli a to jest współczynnik stojący przy x kwadrat, czyli w naszym wypadku minus 1, b to jest współczynnik stojący przy x, czyli u nas 5, a c to jest wyraz wolny, czyli minus 4. Teraz już możemy podstawiać nasze dane. Pod x 1 wstawmy 1. x 2 przepisujemy. Nasze c to jest minus 4. I nasze a to jest minus 1. Tu dostajemy oczywiście x2. To jest cztery przez, e, minus 4 przez minus 1, czyli 4. W ten sposób otrzymaliśmy drugie miejsce zerowe. Możemy szkicować już wykres mianownika. Na osi zaznaczmy miejsca zerowe, czyli miejscem zerowym była 1 i 4. Wiemy, że wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Tu współczynnik A jest ujemny, czyli ramiona tej paraboli są skierowane w dół. My z x zbliżamy się do jedynki od lewej strony. Czyli zbliżamy się do jedynki od lewej strony. Pamiętamy, że pr y przemieszczamy się po wykresie, czyli tu. Zbliżamy się do jedynki po tej części wykresu. Widzimy, że przesuwamy się po wartościach ujemnych, czyli 0 z mianownika jest 0 z minusem. W ten sposób otrzymaliśmy liczbę dodatnią przez liczbę ujemną, czyli wynik będzie ujemny. Czyli mamy stałą liczbę podzieloną przez coś, co zbliża się do zera czyli dostajemy minus nieskończoność.